Nie ma chyba w Polsce pilota wojskowego, który by na swej drodze ku najjaśniejszej z gwiazd, jak głoszą słowa lotniczego hymnu, ominął dęblińskie gniazdo Orląt. W przyszłym roku minie 60 lat od przeniesienia z Grudziądza do Dęblina Wojskowej Szkoły Pilotów. W ciągu tych lat zmieniała wielokrotnie nazwę, ale zawsze pozostawała w Dęblinie. Dziś jako Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza jest kontynuatorką chlubnych dziejów polskiego lotnictwa wojskowego. Kształci oficerów, inżynierów pilotów, inżynierów nawigatorów i oficerów politycznych dla potrzeb lotnictwa wojskowego. Każdego dnia, gdy tylko jest odpowiednia pogoda, z dęblińskiego lotniska startują szkolno-treningowe samoloty TS-11 Iskra z podchorążymi zasterami. W kolejnych lotach przechodzą wszystkie szczeble drabiny lotniczego wtajemniczenia. Ale dziś Dęblin to nie tylko wyższa uczelnia pilotażu samolotów odrzutowych. Powstała tu bowiem także Szkoła Chorążych Wojsk Lotniczych, kształcąca pilotów śmigłowcowych i pilotów samolotów transportowych oraz nawigatorów naziemnych i techników meteorologii. Najmłodszym dęblińskim orlęciem jest Liceum Lotnicze, szkoła przygotowująca młodych kandydatów do zawodu pilota wojskowego. Właśnie w tym roku mija 10 lat od opuszczenia jej murów przez pierwszych absolwentów. Wielu z nich nosi już dziś oficerskie mundury. Inni są wśród podchorążych, którzy właśnie wykonują szkolne loty na iskrach. Każdy samolot przed startem jest troskliwie przygotowywany przez mechaników i techników lotniczych, od których w dużej mierze zależy powodzenie pilota w bezpiecznym wykonywaniu zadań hen wysoko ponad ziemią. Służba w powietrzu jest trudna i odpowiedzialna, ale jednocześnie piękna. Wiedzą o tym zarówno piloci, jak i mechanicy, obsługujący coraz nowocześniejsze samoloty, fascynujące najnowszymi zdobyczami techniki. Dziś role pilotów i personelu technicznego są równorzędne w sukcesach rodzących się pomiędzy niebem a ziemią. To jakby dwugłos zgodnie brzmiącego koncertu na grzmot odrzutowych silników.